Witam serdecznie i gramy trudne 3 bez atu po raz 104. Tę sprawę otworzył pas, my 2 bez atu. No możemy, tak mamy 20, 21, 19 oczek. Partner 3 trefle, to jest konwencja barona, takie nazwisko baron. Niektórzy mówią Bayern, barona. Pytanie o starsze czwórki, licytowanie czwórek, my na to 3 karo, albo czwórka kara, albo brak. I ten nie zgłosił trójki kierowej, tylko dopnął do 3 bez atu, bo musiałby mieć 5 kierów. No i gramy 3 bez atu. Dostaliśmy dobry wiz w 8 kier, co nam gwarantuje 2 lewy kierowe. W pikach mamy asa, króla mamy 2, to razem 4. I w treflach mamy as, król, dama 3. To mamy razem 7. Potrzebujemy tylko 2 lewy. W kierach nie dostaniemy lewy, ale szczęśliwie w kierach mamy ich 6, więc prawdopodobnie ich 7 kierów podzieliło się 4-3, więc oddamy tylko 2 kierowe. Gramy lewy karowe. W karach mamy króla, waleta, dziesiątkę, dziewiątkę. Jeżeli tu jest dama lub as, albo dama i as, to weźmiemy, to oddamy tylko jedną karą, ale to trzeba w te kara zagrać razy 2. Razy 2 trzeba zagrać w kara, czyli trzeba dwa razy podegrać kara. I uwaga, za pierwszym razem impasujemy damę, a za drugim impasujemy asa. No, asa to w zasadzie się nazywa ekspas, ale wychodzi na to samo. Więc 8 kier szczęśliwie zabieramy damą i lewkę mamy. Musimy przejść na stół. Przechodzimy na stół asem trefl. Otwarcie trefli nam póki co nie grozi, bo trzymamy i zagrywamy karo. Wszystko jedno, które. 7. Teraz możemy kłaść 9, 10 lub waleta, ale tak dla zmylenia przeciwnika można położyć waleta. Ten bierze asem i powtórnie zagrywa w kiera. My łaski nie robimy. Teraz bardzo ważna rzecz. To, że on wziął asem, to nie znaczy, że nie ma damy. Prawdopodobnie nie ma damy. Prawdopodobnie nie ma damy. Ale może mieć damy. Po prostu sprytni brydżyści, żeby nas zachęcić do podwójnego impasu, który nie idzie, udają, że impas na damy się nie na damę się udał, więc my tu będziemy chcieli ten impas powtórzyć. Ale póki co przechodzimy treflem do stołu. I zagrywamy w karo. No ten oczywiście, nawet jak ma damy, nie podkłada. My kładziemy 10. Udało się. To policzmy. My mieliśmy kar 8, oni mieli 5. Oni mieli 5. Dołożyli po 2 razy, dołożyli 4. Dołożyli 4, zostało im jedno karo. Ściągamy karo. Dama spadła. Mamy 6 lew, 2 karowe, pika. Wzięliśmy w ogóle tych lew. Całe mnóstwo. Całe mnóstwo, bo jeszcze weźmiemy trefla. 2 kara to 3, 2 piki to 5, 11 lew. 11 lew. No zobaczmy wszystkie ręce w tej chwili. Rzeczywiście przeciwnik nie zdążył odebrać tych swoich kierowych. Ale powróćmy do rozdania.
Powróćmy do rozdania, widzimy wszystkie ręce. Ponieważ kiery podzieliły im się 4-3, to jeżeli by tu był as i dama karo, to byśmy oddali tylko 4 czerwone lewy. Byśmy oddali 4 czerwone lewy, 2 karowe i 2 kierowe. Abyśmy wzięli czarnych 5 w treflach raz, 2, 3, w pikach raz, 2, to 5, w kierach 2 to 7 i w karach byśmy wzięli 3, 10 lew. Ale jednakowoż, kiedy gramy na impas, zabezpieczamy się przed dodatkowymi nieprzyjemnymi podziałami i mamy szansę wziąć nadróbkę. Bez wistu kierowego, gdyby ten wist poszedł w trefla, byśmy od razu im wzięli trefla, od razu byśmy im pasowali. Wyszłoby na to samo. I uwaga, jeżeli im pasujemy kara w tę stronę, to ten przeciwnik nie podegra nam damy kiera. Niebezpieczny przeciwnik jest z prawej strony, bo jak on zagra w kiera, to nasza dama kier nie weźmie lewy. Oczywiście wtedy też weźmiemy. Wtedy też weźmiemy. Zobaczmy jeszcze, co by było, gdyby wist nastąpił w damę pik. Damę pik byśmy zabili. Jeszcze raz można zabić lepiej. Tam. Nie dawać im tempa. Przejść treflem. I zaimpasować karo. As wziął, walet pik, wziął, chociaż można było raz przepuścić, przechodzimy znowu treflem, i ponownie im pasujemy karo. Teraz wzięliśmy 5 lew, weźmiemy treflową, szóstą, 3 karowe to 8, 3 karowe, szóstą, 3 karowe to 9 i asa kier to 10. Weźmiemy tylko 10 lew, ale też nam by groziło oddanie tu dwóch pikowych. Oddanie dwóch pikowych. Także przy 6 pikach moglibyśmy te piki przepuścić raz, ale nie chcieliśmy, po oddaniu pika przeciwnicy mogliby otworzyć kiery. Wróćmy jeszcze raz. Po oddaniu pika przeciwnicy mogliby otworzyć kiery. I wtedy byłoby niewesoło, gdyby z lewej strony był as z damą karo. Oddanie jednego pika powoduje, że już nie możemy oddać dwóch kierowych. Gdyby tu był as karo, a tu trzecia dama karo, to potem by wziął i odwróciłby w kiera. Dlatego nie wolno przeciwnikom dać szansy na grę. Dziękuję za uwagę.